Hej, cześć, siemanko, jestem Blind Ghost i witam was w kolejnym odcinku Strowa. Dzisiaj oczywiście kolejny odcinek, w którym zrobimy sobie kolejnego smoka, a będzie to Bloktron. Bloktronik, więc przejdźmy się tam już do Dragon Crucible. No i oczywiście jak widzicie, mam też Pegaza za 500 mastery. Udało mi się wbić 500 mastery jakiś czas temu i dostałem właśnie takiego fajnego mounta, czyli Pegaza, który normalnie można zdobyć w Lighthouse Vaultach albo w Darkhouse Vaultach. A tutaj jest właśnie opcja zdobycia go za mastery, także no spoko. Mi się podoba, więc nie miałem okazji jeszcze zdobyć właśnie Pegaza z Lighthouse Vaultów, więc mam tutaj Pegaza za mastery. I ma też tą fajną komendę, czyli Prance. Czekaj, moment, Prance, czyli sobie tak tupta, nie? Taka fajna animacja specjalnie zrobiona właśnie dla Pegaza, więc no mi się podoba. Więc mamy tutaj Bloktrona. Jak widzicie, sam Bloktron nie jest taki drogi, jeśli chodzi o surowce, bo potrzebuje w zasadzie tylko bloków. Primal Yellow, Primal Orange i Primal Purple. Oczywiście 25 tysięcy Fluxa i 300 Dragon Coinów. No i oczywiście 5 fragmentów jajek, z czego jedno jajko kosztuje 12 tysięcy Adventuring, czyli tego nowego surowca do klubu, który jest potrzebny. No 12 tysięcy to jest dużo, bardzo dużo, naprawdę. To jest kupa Adventuring i kupa klubitów, jeśli byśmy to przerobili. Chyba 6 tysięcy, bo to jest 60 tysięcy Adventuring na jedno jajko, więc czy na 5 jajek, więc 6 tysięcy klubitów. No to więc za 6 tysięcy naprawdę sporo rzeczy można by było zrobić w klubie. No ale cóż, tak wyszło, że bardziej zależało mi na smoku. Także no, 12 tysięcy Adventuring na jedno jajko. Nie wiem czemu myślałem, że jest tylko 1000 Adventuring na jedno jajko. Jak widać, się troszeczkę pomyliłem. O 11 tysięcy dokładnie. No ale cóż, no jakoś się to wyfarmiło. Więc zróbmy sobie Bloktrona. I level wpadnie jeszcze. 503 Mastery. No i cóż, teraz został nam jeden smok, czyli Moonwing. Moonwing, czy tam Moonsilver, czy tam Olukokukai, którego będę mógł sobie zrobić w przyszłym tygodniu za fragmenty, bo jest to smok, którego można zdobyć tylko z ST. No a na szczęście, a już mam 48 fragmentów, w przyszłym tygodniu dostanę 3, więc za tydzień będzie kolejny filmik właśnie z Moonsilverem. Więc no, już mogę wam zapowiedzieć, że w przyszłym tygodniu właśnie będzie kolejny dragon. A my sobie zobaczmy Bloktrona, skoro żeśmy go właśnie skraftowali. On jest gdzieś tu chyba, na samym dole. Tak, jest Bloktron. I jest to naprawdę ładny dragon. To jest naprawdę ładny smok. Jest bardzo dużo detali na nim, naprawdę sporo. Jest dużo kolorów. Jest no naprawdę bardzo fajny smok. Przejdźmy sobie tutaj do tego pokoju, czy do tego pomieszczenia i zobaczmy jak... zobaczymy jak strzela. Zone restricted nobody. Zablokujmy sobie, żebym tu nie rozwalił czegoś. A ja ma takie coś, taką bańkę elektryczną. No, nice. To wygląda, ta bańka elektryczna wygląda fajnie. Jeszcze tak się obraca. Chyba nie. No ma taki obrót lekki. Fajnie. No, tutaj się postarali kurde z tym. Tu się postarali z tym efektem. On naprawdę ładnie wygląda. Zobaczmy jeszcze jakie bonusy daje. 1000 maximum health. 10% maximum health. 500 Psychical Damage i 50 Magic Finder oczywiście.
Mój Magic Find to aktualnie 2228. Spoko. Plus jeszcze będzie 50 w przyszłym tygodniu, no to będę już wtedy miał maksymalny. Super, super, super. No także w przyszłym tygodniu Moon Silver. Teraz mamy przepięknego blok trona. Ustawmy go sobie może tutaj na tym. Tu go sobie ustawmy na takim podium jakby. O, niech sobie tutaj ładnie blok tron stoi, bo on jest bardzo ładny. Niech się tutaj ładnie prezentuje w tym miejscu. No i cóż, blok tron zrobiony. I został nam tylko jeszcze jeden smok do zrobienia i tyle. I potem będziemy czekać na kolejne smoki jakieś do robienia. Także no, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Nie zapomnijcie oczywiście lajkować, komentować, subskrybować i tam, dalej, tam, taram, tam. No i cóż, widzimy się za tydzień. Na razie, trzymajcie się i do następnego odcinka.